Wiedeńskie rozmowy w sprawie paktu nuklearnego. USA przedstawia Iranowi propozycję. USA przedstawiły Iranowi poważną propozycję w kwestii odnowienia paktu nuklearnego. Podczas odbywających się w Wiedniu amerykańsko-irańskich rozmów na temat odnowienia porozumienia nuklearnego z 2015 roku Stany Zjednoczone przedstawiły Teheranowi bardzo poważną propozycję, poinformował w piątek wysoki rangą amerykański urzędnik administracji państwowej. Amerykańscy negocjatorzy wysunęli bardzo poważny pomysł i wykazali prawdziwą chęć wznowienia porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 rok, pod warunkiem, że Iran będzie stosował się do zapisów umowy, powiedział dziennikarzom urzędnik. Podkreślił, że Stany Zjednoczone oczekują od Iranu wzajemności w wysiłkach na rzecz wznowienia porozumienia. Widzieliśmy pewne oznaki wzajemności, ale z pewnością są one niewystarczające. Pytanie brzmi, czy Iran jest skłonny przyjąć to samo pragmatyczne podejście, jakie przyjęły Stany Zjednoczone, aby ponownie wypełniać swoje zobowiązania wynikające z umowy, zaznaczył. Jak pisze agencja Reuters, delegaci obu krajów przedstawili w Wiedniu swoje twarde stanowiska na temat możliwości powrotu do umowy. Według niektórych źródeł w rozmowach zanotowano pewien postęp, ale strona amerykańska obawia się impasu w negocjacjach. Jeśli Iran będzie trzymał się stanowiska, że porozumienie zostanie odnowione pod warunkiem, że najpierw każda sankcja nałożona od 2017 roku zostanie zniesiona, to zmierzamy w kierunku impasu, powiedział amerykański urzędnik. Porozumienie atomowe świata z Iranem z 2015 rok przewidywało, że Iran znacząco zmniejszy produkcję uranu, a społeczność międzynarodowa zdejmie z Teheranu sankcje gospodarcze. W 2018 rok jednak ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał Waszyngton z porozumienia i nałożył nowe sankcje gospodarcze. Obecny gospodarz Białego Domu Joe Biden chce ożywić porozumienie, ale Waszyngton i Teheran nie zgadzają się co do tego, kto powinien zrobić pierwszy krok. USA chcą, aby Teheran zaczął przestrzegać zapisów umowy, Irańczycy z kolei domagają się najpierw zniesienia wszystkich sankcji.